No to jedziemy z koksem, kurde, będziemy nalewać do eksperymentu 9.8 werwę. Jest werwa, E5. Nalejemy literek do karnisterka, żeby już było. Proszę bardzo, E5. 9.8 lejemy. Tak, nalany literek równiutki do karnisterka. Reszta do baku leci. Lejemy za stówę, kurde bele, co tam będziemy się, nie? Taki wynik mamy. 99,99. Etyliny 98. I tu mamy literek do eksperymentu, który będzie pod koniec stycznia. Także, tak jak widzieliście, zatankowany na Orlenie werwa 98 E5. Tam za 99,99 14,77 litra wlazło, z czego weszło literek do karnisterka. No, a pod koniec miesiąca, żeby się te zbiorniki trochę przeczyściły tam na tej stacji, na tych stacjach benzynowych, bo to wiecie, nie, mogą ściemę walić, nie, kleją naklejki E5 na E10, a dalej to samo gówno w zbiornikach, co było wcześniej, także zobaczymy, dlatego poczekam ten miesiąc czasu, niech te zbiorniki się tam przeczyszczą, może zatankujemy wtedy prawdziwą E10 i porównam wtedy sobie tą starą E5 z poprzedniego filmu. Do tego dojdzie ta 98 E5 i do tego dojdzie 95 E10. I zobaczymy, czy coś się zmieniło, czy tego etanolu jest więcej w tej nowej E10, czy jest tyle samo, czy mniej, czy robią nas wpręta, jak robili od samego początku z paliwem. Także dobra, tyle na dzisiaj. Taki krótki filmik. Czekajcie na film nowy, a będzie ciekawie. Bajo.